Łukasz Molenda, witam Państwa w Hyde Parkowej i w doskonałych nastrojach. Witam również moich gości, Anna Maria Białkowska, Platforma Obywatelska, dzień dobry i Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, obydwoje Państwo posłowie. Dzień dobry, witam Państwa. Co w wielkiej i małej polityce, proszę Państwa? Dzień Ojca już mówiliśmy, że mamy. Ale poza anteną. Zakończenie roku szkolnego też mamy. Też już zakończyliśmy. To może zapytajmy razie, może do edukacji przejdziemy jeszcze, zapytajmy Ojca może jak świętował Dzień Ojca, tak, bo to było dosyć ciekawe. To był taki szczególny poranek dzisiejszy, bo przez kilka dni byliśmy jako posłowie w Warszawie poza Radomiem, no i dziś poranek mnie przywitał moje córki, które wpadły do naszej sypialni z wielkim krzykiem i radością, bo dziś Dzień Ojca i prezent, który mi przekazały. Naprawdę to były takie chwile bardzo wzruszające i takie sytuacje, dla których zawsze warto żyć i warto mieć dzieci, tą dużą liczbę dzieci. Ja mam 4 córki, choć jedna jest studentką już poza domem w Warszawie, ale 3 młodsze zawsze potrafią wypełnić nieobecność tej najstarszej. Naprawdę Dzień Ojca to jest wspaniała rzecz i pozdrawiamy wszystkich i tatusiów. Wszystkim tatom wszystkiego i najlepszego. Wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu. Ja odrębnie tatom życzę wszystkiego najlepszego, bo nie mogę powiedzieć, że dzisiaj dostałam kwiaty albo prezent, tak jak pan poseł. Ale też pani poseł ma córki. Tak. Wszystkiego najlepszego panowie, tatusiowie życzę. Proszę Państwa, to przejdźmy w takim razie do tej polityki, no bo w sumie o te dzieci chodzi w zasadzie. Koniec roku szkolnego, za chwilę nowy rok szkolny, wyjątkowy, bo wchodzi reforma oświaty. Ale panie redaktorze, jeszcze mamy nadzieję, że nie wejdzie. Że nie wejdzie, no ale zakładamy, jeszcze że... Jeszcze referendum no dobrze, może będzie, będą, chociaż nie wierzę. To jakie będą losy w takim razie, pani poseł, jak pani przewiduje? Może o zamiarach rządu i tak naprawdę jak to będzie, panie pośle, z referendum, czy ono się doczeka, czy będzie znowu za późno, to pan poseł może coś na ten temat powiedzieć, bo ja mogę powiedzieć tak, że pani minister Anna Zalewska, no nie wiadomo kiedy kłamie, kiedy kłamała, kiedy pan prezydent Andrzej Duda kłamie, czy kłamał w 2015 roku, 25 sierpnia, mówiąc, że jak najbardziej ludzie muszą się wypowiadać w sprawie edukacji. Trzeba słuchać głosu rodziców, ekspertów. Czy kłamała pani premier Beata Szydło, również mówiąc, że należy słuchać rodziców, ekspertów, nauczycieli, wypowiadając się i przeprowadzając jakiekolwiek reformy, zwłaszcza edukacyjne, bo to było podkreślone. Pani Anna Zalewska również podchodziła do referendum edukacyjnego, mówiąc, że jest za późno już, nie można odwołać, nie można wypowiadać, społeczeństwo nie może No to właśnie, panie pośle, wczoraj było czytanie w referendum. Referendum trafiło do Komisji Ustawodawczej. Czy będziecie państwo chcieli przeprowadzić to referendum, czy do zamrażarki trafiło? No to jest, będzie otwarta dyskusja na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Ale tylko posiedzenie jeszcze nie ustalone. Tak, tylko proszę zauważyć, że jesteśmy w określonej sytuacji. Uczniowie klas szóstych otrzymali promocję, świadectwa. Ukończenia dziś otrzymują szkół. Świadectwo promocji do klasy siódmej, a nie świadectwo kończące ten etap kształcenia na poziomie podstawowym. Jeżeli ktoś jest zaskoczony tym, co zdarzyło się na przestrzeni ostatniego półtora roku, czy ostatniego roku, czy ostatnich 2 lat, ja odsyłam do dokumentów Prawa i Sprawiedliwości, do programu Prawa i Sprawiedliwości, pierwszego dokumentu, który został przyjęty w roku 2010 i drugiego programu Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy nie odmawiamy panu że jesteście tutaj konsekwentni. Zawsze mówiliście, że chcecie ośmioklasowej podstawówki. Ale mówiliście równocześnie mówiliście, że jak będą kwestie... Proszę mi dać dokończyć. I odsyłam do drugiego programu, rok 2014, gdzie tam jest bardzo precyzyjnie wskazane, jakie kwestie będą realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli ta partia, zgoda, moja formacja osiągnie większość w parlamencie. Ale równocześnie mówiliście państwo, że jeżeli ktoś zgromadzi określoną liczbę podpisów, oczywiście, to doprowadzicie do referendum. Dlatego wczoraj podczas głosowania nie wyrzuciliśmy, tak jak to czyniła Platforma Obywatelska, na przykład z 2,5 milionami podpisów w sprawie wieku emerytalnego. Skierowaliśmy do pracy w komisji. To zadam inne pytanie. Pani poseł, skierowaliśmy do pracy w komisji i pracujemy A czy wyobraża sobie pan sytuację taką, że zaczynamy z nową reformą we wrześniu, w listopadzie, grudniu mamy referendum, w referendum Polacy mówią,
nie sądzę, ale mówią, że jednak chcą starego systemu i państwo od nowa robicie reformę? A wie pan, panie redaktorze, że wracamy referendum niestety, i to mówię z całą stanowczością i chyba pani poseł też się no nie ma mocy ze mną sprawy. Zgodzi, ja się wypowiem, że referenda organizowane w Polsce nie są referendami rozstrzygającymi obligatoryjnymi, tylko są referendami doradczymi. Panie pośle, mogą być, tak. Mogą być wzięte pod uwagę lub też nie dla organu organizacyjnego. I to jest złe. Być może to trzeba zmienić. Być może to trzeba zmienić w nowej konstytucji, zawrzeć w nowej konstytucji. Pani poseł, ale wróćmy do referendum edukacji, wróćmy do faktów, wróćmy do tego, jak mówię, Prawo i Sprawiedliwość mówiło, zawsze się odwoływało do suwerena i do tego, jak trzeba słuchać suwerena. Więc przytoczyłam już słowa pani premier Beaty Szydło, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Co prawda nie wiem, jak to będzie, ale przypominamy sobie, że właśnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, to był 20 kwietnia, złożył gotowe podpisy, to przypomnijmy, 910 tysięcy, ponad 910 tysięcy zebranych podpisów i złożył do Sejmu. Więc to jest naprawdę długi czas. Bo to 2 miesiące, chyba dobrze liczę, ponad 2 miesiące, kiedy można było sobą sprawą się zająć i jeszcze zdążylibyśmy. To niestety pani premier, pani minister Anna Zalewska twierdziła, że nie zdążymy i nie może być tego referendum. Nie może być, nie może suweren wypowiedzieć się na temat reformy edukacji. Więc teraz Sejm zajął się, ale powiedzmy sobie szczerze, że gdyby faktycznie chciano zająć się, to procedowane byłoby szybciej, w szybszym tempie, panie pośle. Sam mi pan przyzna rację, że tak by było. A teraz odsyłając do... Kiedy byliśmy naprawdę mocno zaskoczeni, kiedy jednak Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało się za tym, bo wszyscy zagłosowali, nawet pani minister Anna Zalewska zagłosowała za tym, że referendum się powinno odbyć. To kiedy kłamała? Wtedy, kiedy mówiła, że już nie ma czasu. Nie, chyba pan poseł to już wyjaśnił. Ja postaram się to wytłumaczyć chyba prościej. Jednym słowem, państwo mówicie tak, referenda i tak nie są rozstrzygające, więc niezależnie od wyniku można je przeprowadzić i ono się odbędzie najprawdopodobniej. Ale w którym czasie? No, niech, państwo po prostu nie posłuchacie wyniku i tyle. Niech to będzie logika. Niech to będzie, panie pośle, logika czynności. I teraz odsyłając, wiadomo, że pan przewodniczący, pan poseł Marek Ast ma 30 dni, może to procedować, tylko pamiętajmy, że zaraz będą wakacje sejmowe i już niestety no i to zostanie nic nie przeprowadzimy. W zamrażarce. Zostanie proszę państwa, zamrażarce. Zostawmy kwestię wielkiej polityki, przejdźmy na dół, bo na dole mamy 124 nauczycieli w Radomiu zwolnionych, z czego 91 ze szkół gimnazjalnych, dokładnie tak. Oczywiście od razu wrzucę kamyczek i do jednego, i do drugiego poletka. Mnie osobiście wydaje się, że to są kwestia tych zwolnień, poza oczywiście przesunięciami w reformie, to jest kwestia pewnego tchórzostwa. Tchórzostwa zarówno za czasów pana prezydenta Kosztowniaka, jak i za czasów pana prezydenta Witkowskiego, kiedy widząc niż demograficzny, żaden z wiceprezydentów od oświaty nie miał realnego, konkretnego planu odważnego, żeby zredukować liczbę szkół. Podam przykład chociażby w 8 liceum ogólnokształcącym mamy na 90 miejsc w 3 oddziałach, zgłosiło się w pierwszej rekrutacji 6 osób. I to jest nie pierwszy rok, kiedy jest tak źle z rekrutacją. Może trzeba było wcześniej te siatki ruszać, te osoby w jakiś sposób by się mogły, miały czas na przekwalifikowanie się, a w tej chwili... Proszę pamiętać, że nauczyciele to ludzie, którzy są naprawdę dobrze wyedukowani i nie mają tylko jednego kierunku, ale podejmują trudy i determinację po to, żeby się kształcić również na studiach podyplomowych w różnych innych kierunkach. Więc oni, jeśli mogą, to uczą innego przedmiotu. A wracając do tego, niż demograficzny niestety dopiero postępuje. I jeszcze powiem, panie redaktorze, ciekawostkę, że statystyka demograficzna jest zdecydowanie wyższa w naszym mieście o 2000 osób. To są 4 duże szkoły. Niż ta faktyczna, bo na przykład rodzice zameldowani są w mieście Radomiu, a z dziećmi, a dzieci, a niestety mieszkają w Warszawie. I to jest 2000 dzieci brakuje, więc to trudno określić na tej podstawie, a niż demograficznym postępuje. Więc, to może panie rząd redaktorze, powinien... ja wstanę w obronie tutaj prezydenta Witkowskiego, prezydenta, wiceprezydenta Karola Semika, który naprawdę podjęli państwo wielki trud, bo wprowadza
jeszcze zostawmy tę kwestię taką, wprowadza, żeby już nie zamknąć tego tematu, reformę pani minister Anna Zalewska, ale z trudem muszą sobie samorządy, oczywista sprawa, to na ich nie ma nakładów finansowych na to, poniosą koszty, wie pan ile będą kosztowały miasta zwolnienie odprawy nauczycieli, bo to tylko o tym mówię, 4,5 miliona złotych, to bardzo dużo pieniędzy. Jedną kładkę więcej. To bardzo dużo pieniędzy, nie odnosimy się i nie podchodzimy cynicznie do tego w tej chwili, bo to ważna sprawa, edukacja ważna, dzieci. Ja się zastanawiam, dlaczego w takim razie nie korzystamy z tej okazji, skoro mamy wydać 4,5 miliona, to ja bym wolał zmniejszyć liczbę uczniów w klasach i zostawić tych nauczycieli, zamiast na odprawy zapłacić pensję. To jest kwestia, jeżeli chodzi, rozmawiamy o nauczycielach, o szkołach, no oczywiście sprawa złożona. Słusznie jest wskazane to, że mamy niższy demograficzny, okej. Ale mamy przy okazji również błędy przy kształtowaniu systemu szkół w naszym mieście, bo proszę zauważyć, że jeżeli mówimy w tej chwili o likwidacji gimnazjów, mamy przekształconych z części gimnazjów, część gimnazjów jest przekształcona w 5 szkół podstawowych, prawda? A nie ma na przykład połączeń szkół gimnazjalnych ze szkołami podstawowymi, co byłoby racjonalne, na przykład w przypadku gimnazjum na ulicy Kruczej i szkoły podstawowej numer 15 są w sąsiedztwie, blisko siebie i później w kontekście kilku, dwóch czy trzech lat klasy 7-8 czy nawet 6-7-8 mogłyby być przeniesione na ulicę Kruczą, a niestety okazuje się, że do nowo tworzonej podstawówki na ulicy Kruczej nie ma w tej chwili chętnych, nie ma zainteresowania ze strony rodziców, żeby tam posłać dzieci. Proszę pozwolić, dokończę. To jest jedna kwestia. Błędy. Mamy 5 szkół podstawowych nowych stworzonych z gimnazjum. Czy wie pan, panie redaktorze, ile na przykład w ramach tej samej reformy stworzono czy przekształcono szkół gimnazjalnych w szkoły podstawowe w stolicy, w Warszawie? Nie sprawdzałem, nie wiem. Panie redaktorze, w Radomiu, mieście 225-tysięcznym, stworzono 5 szkół, przekształcono 5. W Warszawie z mieszkańcami, którzy przybywają do stolicy do pracy, dziesięciokrotnie większym, tych szkół podstawowych nowych stworzono 7. Pani poseł Adwocem? I proszę zauważyć, ale jeszcze tylko jedna kwestia, którą dokończę. Mówimy o zwolnieniu nauczycieli. To jest oczywiście dramat dla każdego, kto traci pracę. Tylko proszę zauważyć, liczba nauczycieli w oparciu o wstępny arkusz, który jest zgłaszany do organu prowadzącego w maju... To ja powiem, odniosę się, momencie, panie pośle, dokończę tylko, ale nie, nie, no proszę pozwolić mi dokończyć, ja pani nie przerywałem. Mam wrażenie, że pan poseł by mówił długo. Dokładnie, a czas naszego programu nie jest gumy i trzeba pani poseł oddać głos. Tylko dokończę. Arkusz wstępny zgłoszony w maju, okej, jest ta grupa osób, dla których nie ma etatu, ale ta grupa osób jest zawsze porównywalna każdego roku i ona jest weryfikowana w sierpniu. Pani poseł, to jest bardzo niewygodne, bo to dotyczy władz Radomia i Platformy Obywatelskiej i będzie nauczycieli. Jeszcze monitorowała i apelowała do nauczycieli, broniąc się, że nie będzie zwolnień nauczycieli. Proszę państwa, mamy 9 tysięcy zwolnionych nauczycieli na poziomie całego kraju. Mamy 22 tysiące nauczycieli, którzy... Przepraszam, panie pośle, przeszkadzałam. Ale proszę nie wprowadzać w błąd. Nie wprowadzam. Są arkusze organizacyjne. Już wstępne, ci nauczyciele... Panie pośle, pan ma nauczyciela w domu. Ja byłam nauczycielką, więc wiem, o czym mówię. Powinna pani wiedzieć, o czym pani mówi. Wiem. Załóżmy, że wiem, o czym mówię, prawda, panie pośle? 22 tysiące nauczycieli, którzy dostali ograniczenie etatu. Ja nie wiem, kiedy ta pani minister Anna Zalewska kłamie, więc tutaj kłamała również. Koszty już nie mówię, moralne, ale i społeczne, i finansowe. I przydałby się jakiś program pomocy dla tych ludzi, którzy muszą opuścić zawód. Myślę, że najgorsza rzecz, bo nauczyciele, jakby szkoła bez dzieci nie istnieje. Więc nauczyciele to drugi, wybaczcie państwo, ale drugi etap, ale to, że pani minister wprowadza takie podstawy programowe, takie podręczniki, takie, które będą cofały dzieci niestety rozwojowo, to już intelektualnie, pani społecznie. Poseł, ten temat, bo jak wejdziemy w tematy programu, to moglibyśmy go nie debatę zrobić. Ale jeszcze jedna kluczowa kwestia, którą należy tutaj wyartykułować i powiedzieć.
jeżeli władze Radomia i prezydent Radomia chciałby ograniczyć liczbę zwalnianych nauczycieli tak, w szkole, to była wina ograniczyłby liczbę uczniów w szkole. Proszę Państwa, w elektroniku 40 uczniów jest w klasie. Pani pięknie umie zagłuszać kolejnego gościa. Pani pięknie umie zagłuszać. Nieudolne władze Radomia niestety doprowadzają do zwolnień. Witam Państwa w drugiej części. Jakbyście Państwo słyszeli jakieś dziwne dźwięki podczas naszej rozmowy, to nie nasza wina, a w zasadzie ciężko powiedzieć wina, ale rozstawiana jest scena i nagłośnienie na dzisiejszy wieczorny koncert z okazji rocznicy Czerwca Radomskiego, TILOW, Sztywny Palazji. A ze mną jest pan Władysław Król, emerytowany pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Witam serdecznie. Witam. Panie Władysławie, zanim przejdziemy do konkretów, to jestem winny Państwu to, co zapowiadałem, a co w poprzedniej burzliwej części ciężko było zrobić, a mianowicie chciałem zajrzeć do cudownie odnalezionego oświadczenia majątkowego pana przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika. Dlaczego tak mówię? Ponieważ wszystkich radnych oświadczenia znalazły się o czasie w Biuletynie Informacji Publicznej. Dopiero po naszej interwencji pojawiło się na tej stronie oświadczenie pana Dariusza Wójcika. I cóż w nim ciekawego? Proszę Państwa, mieszkanie 48 metrów kwadratowych wartości 70 tysięcy złotych oraz 21 działek. Powiem Państwu szczerze, że w okolicach 1200-1300 metrów te wszystkie działki. Wartość tych działek, najdroższa działka z tych tutaj wypisanych, nie będę Państwa zanudzał wyczytywaniem wszystkich działek i wszystkich wartości, jest warta 10 442 zł i 25 groszy. To wychodzi, proszę Państwa, 8 zł z metra za tą działkę. Pan jest specjalistą w takich tematach, może chciałby Pan to jakoś skomentować? Są dwa wnioski, albo Radom jest tak tani, albo oferta do kupienia. Z chęcią kupię. Rozumiem, że chciałby Pan skorzystać. Mam wrażenie, że wielu Radomian chciałby skorzystać z takich warunków, ale i tak warto cieszyć się, że wreszcie oświadczenie majątkowe trafiło tam, gdzie powinno być od razu zamieszczone, czyli na Biuletynie Informacji Publicznej. Panie Władysławie, kładka za 4 miliony na szarych szeregów. 4,5. Wiadukt na Wojska Polskiego z dziurą. Trasa NS-ka, Wolanowska, ekipa prezydenta Witkowskiego ewidentnie ma problem w tematach infrastrukturalnych, potyka się o własne nogi. Gdziekolwiek pojawia się jakiś pożar, pan prezydent, w cudzysłowie pożar, pan prezydent musi osobiście interweniować i sprawę ratować. Dlaczego tak się dzieje? Czy my nie mamy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji? Formalnie mamy. Nieformalnie go faktycznie nie ma, tak jak wielu instytucji nie ma, ale przede wszystkim tutaj ubolewa koordynacja międzywydziałowa, międzyinstytucjonalna. Takie rzeczy są dawno opisane, jak to się realizuje, czyli projekt jako tako właściwie to jest nic innego jak tylko proces przewidywania skutków. Gdyby to było właściwie realizowane, to wszystkie te elementy by znikły. Zatem oczywiście jest to kryzys zarządzania. Czyli rozumiem, że dałoby się uniknąć tej wpadki z dziurą na Wojska Polskiego? Wiaduktu oczywiście. Czy uniknąć? No, zjawisko, gdyby była eksploatacja i tak zwana karta obiektu przewidywane, to nie jest zjawisko katastrofy, bo katastrofa ma charakter stochastyczny, a tutaj jest zjawisko, które można było przewidzieć. Na pewno tak. Natomiast to zjawisko spowoduje na pewno polityczny dysonans, przepychanki, kto zrawinił, kto nie dał, a kto zrealizował. Czyli będę jak zwykle na boczne tory przerzucony problem, a nie rozwiązany technicznie. A czy nie dało się po prostu lepiej dbać o ten obiekt? No to może złym słowem, czy... No właśnie, użył pan trudnego słowa i niekoniecznie widzowie muszą to rozumieć, ja powiem szczerze. No eksploatacja ma to do siebie tak jak z samochodem, klasyka, czyli przeglądy robi nie sąsiadka, tylko robi fachowiec. Gdyby to nastąpiło w przypadku obiektów technicznych, to takie rzeczy są przewidywalne. Czyli pana zdanie, fachowcy nie robili takich przeglądów? Trudno powiedzieć, bo nie wiem, ale w każdym razie niewłaściwie robili. Jeśli robili, to niewłaściwie. Skoro doszło do takiej sytuacji, rozumiem. A czy nie grozi nam powtórka z rozrywki w przypadku wiaduktu na ulicy Żeromskiego i Lubelskiej? Tam właśnie? Tam jest inny typ, ale jest już, ja zwracałem uwagę to już chyba z 20 lat temu, że to trzeba zmodernizować. No to wiem, że to jest, duże koszty są, ale trzeba się przygotować. To są obiekty starej technologii, źle wykonane.
i no już nie służące temu celowi, co, co teraz jaki jest ruch. Prezydent poinformował opinię publiczną, że remont będzie trwał 6 tygodni tej dziury. To niby drobny temat, dziura, można się wyśmiewać, ale jednak bardzo problematyczny dla wszystkich, którzy korzystają z tej trasy. Czy zgodnie z Państwa, z Pana wiedzą, doświadczeniem, czy to musi tyle trwać? Powiem tak, to jest... Gdyby ten wiadukt był prywatny, to ten ubytek by został zlikwidowany w jeden dzień. Dziś się techniki na to pozwalają, ale rozumiem tą inercję administracyjną, odpowiedzialność, decyzyjność i tak dalej, że to jest czas. Pan prezydent mówi o betonie, który będzie się utwardzał. Ale nie musi być to beton. Tyle czasu. Tak, beton 28 dni twardnienie do stanu użytkowego, natomiast to nie musi być beton. Dzisiaj mamy polimery różne i inne łączniki, które możemy zastąpić. Także to jest... Był pan projektodawcą, projektotwórcą, projektantem wielu radomskich rozwiązań drogowych. Jest pan z wykształcenia urbanistą. W zasadzie wie pan, jak według prawideł sztuki trzeba projektować miasta tak, żeby one spełniały wszystkie swoje funkcje podręcznikowo. Ma pan krytyczne uwagi odnośnie, no właśnie to jest to, o czym państwu mówiłem, że niestety służby nam nie ułatwiają tego zadania dzisiaj, więc musimy troszeczkę głośniej. Czy NSK jest dobrze zaplanowana? Proszę Państwa, udało nam się prosić techników, mamy 3 minutki, żeby dali nam dokończyć rozmowę. Kosiarka teraz przeszkadza znowu, no ale cóż, zdarza się tak, nie było tego w planie i wyreżyserowanego, w końcu mamy taki miesiąc. Czy według, skończyłem na pytaniu o NSC, czy ona jest dobrze zaprojektowana w ten sposób, który w tej chwili jest zaproponowana? Że trudno dyskutować, czy dobrze, bo ona jest utajniona. Coś niesamowita procedura stosowana w Radomiu, czyli problem publiczny i publicznego użytkowania jest utajniany, którego nie ma względu. Chciałbym zobaczyć ten projekt, który widziałem tylko przez gazetę. Jest fatalny. On nie tylko, że nie pomoże w rozkładzie komunikacyjnym i rozkładzie ruchu w Radomiu, ale na wiele lat przeszkodzi. To jest fatalna rzecz. Czyli co? Więcej konsultacji, więcej dyskusji, więcej ekspertów? Wystarczy tylko zachować procedurę projektową, czyli konsultacje, sprawdzenie. I mamy projekt dobry. Tym bardziej powiem i jestem osobiście tutaj zdenerwowany nawet na to, że koncepcje były robione w miejskiej pracowni. Tak, wystarczyło skorzystać albo podyskutować, co jest, skonfrontować. Mhm. Natomiast tak jak się robi, ja w ogóle nie rozumiem celu, jakim może przyspieszać takiemu projektowaniu, jeszcze angażowaniu wszystkich procedur, żeby to zaaprobować. Mamy nadzieję zatem, że pan prezydent ogląda nasz program i skorzysta z doświadczenia Dopowiem, i odpowiedzi. Myślę, że pan prezydent wie, bo interweniowałem w tej sprawie osobiście, żeby albo skonfrontować, albo zaniechać takie procedury postępowania. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Przepraszam, że musimy już kończyć, ale za chwilę znowu pojawi się muzyka. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam za drobne problemy, ale cóż, mam nadzieję, że Państwo podejdą do tego tak jak my i nasza ekipa, z dużym dystansem i uśmiechem. Zapraszam na program za tydzień. Do zobaczenia.